Jak? Super, no to dalej! Przygotowania do Dnia Troskliwości idą pełną parą. Martina będzie zachwycona. Już powinna wrócić. Po co pozwoliłam jej popłynąć poza rafę? Dobre wieści! Praca skończona! Scena na wielkie przedstawienie gotowa! Płetwa! Stycznie! Bardzo wam dziękuję. Nie chciałam was tak zmęczyć. Należą wam się napoje. Były tego warte. A teraz odprężająca drzemka. Spójrzcie, babiety. Czemu nasze duże siostry chcą się drzemnąć? Gdy będziesz starsza, zrozumiesz, siostrzyczko. Co dalej, Mauro? Co mamy robić? Popłyniecie ze mną do centrum? Może Martina z drużyną już wróciła z nową perłą? Tak! Martina! Felicity! Radia! Staria! Nie ma nowej perły. To by się nie stało, gdybym była z Martiną, zamiast szykować dla niej prezent. Ale to będzie najwspanialszy prezent w dziejach! Czas spędzony razem jest najcenniejszy. Zapomniałam o tym i teraz moja siostra z przyjaciółkami zgubiły się poza rafą. Co oznacza, że zostało nam tylko jedno. Pomścić się i zacząć nowe życie jako dzielne syrenki wojowniczki. Wspierane przez nasze odważne zwierzaczki. Chciałam powiedzieć poszukać ich, tylko nie wiem jak. Głębiny poza rafą są ciemne i bezkresne. Łatwo się tam zgubić. Możemy ich nigdy nie znaleźć. Czy możesz powstrzymać rozpacz, bo muszę się skupić? Dziewczyny są jakieś... 10 mil morskich w tamtą stronę. Serio? Dokładnie 10,2. Wow, jakie przydatne zaklęcie. Zaklęcie? Nie, tylko super czuły siostrzany nosek. Wyczuję zapach Felicity na lądzie, w powietrzu i w morzu. O, jestem ci taka wdzięczna za twój lisi spryt i mądrość. Damy radę. Och, nie mogę was zabrać ze sobą. Jesteście jeszcze małe, a tam jest niebezpiecznie. Gdzie płynie Fejana? Tam i my, bez dyskusji. Ślepy zaułek? Coś tu jest nie tak. To iskry życzeń. Spójrzcie, jak migoczą pośród tych skałek. Myślę, że tu zapadła się ziemia. I to całkiem niedawno. Nasze siostry są zasypane! To je odkopmy. Zbuduję podwodną spycharkę do przesunięcia skał. Potrzebuję na to tylko 2 dni. Tak. 2 dni to za długo. Nie mają jedzenia ani napojów. I co my teraz zrobimy? Szkoda, że nie mamy jedzenia i picia. Przecież miało okropny smak, pamiętasz? No tak. Ile bym teraz zdała za to okropne w smaku smoothie? Co to jest? Jedzonko? Nie, Flik. To coś lepszego. Co jest lepszego od jedzonka? Siostry. Siostry? Więc może... Nasze siostry mogą nam pomóc. To może się udać. Ale one są uwięzione w środku. A co z tymi skałami? Czy nas odkopią? Nie, nie przesuną tych skał, są za ciężkie. Więc przesuniemy je czymś silniejszym. Miłością. Słuchajcie, zamknijmy oczy i zbliżmy się do siebie. Pomyślmy, jak bardzo kochamy siostry, rodzinę i przyjaciół. Pomyślmy, jak bardzo chcemy, żeby te skały się przesunęły i ich uwolniły. Musimy zrobić to razem. Na 3. Raz, 2, 3. Troskliwość to nasza specjalność. Że czegoś dotknęłyśmy i grota się zawaliła. A przedtem znalazłyśmy skarb magicznych wód życzeń. Były tu też iskierki życzeń, jak w tych wszystkich bajkach, które mi czytałaś. Potem Felicity poprosiła o nową perłę. Nie!
Pewnie uszkodziła ją spadająca skała. Tyle wysiłku. Na marne. Tak bardzo mi przykro. Dobrze, że to Perła ucierpiała, a nie ty, siostro. Pomyliłam się. Chciałam dać ci jakiś wyszukany prezent, żeby pokazać ci, jak bardzo cię kocham, ale teraz żałuję, że nie spędziłam tego dnia z tobą, zamiast ciągle szykować niespodziankę. Dzień troskliwości jest po to, żeby bliscy mogli być razem. Rzeczywiście. Tak się cieszę, że cię widzę, Mauro. Dlatego królowa ukryła iskry życzeń. Nie są nam potrzebne. Jeśli się kochamy, same spełniamy nasze marzenia. Chcesz czynić honory? Przynajmniej tyle mogę zrobić. Popatrz! Stingli! Wreszcie wodorosy mają smak! Aha. Znowu wszystko jest takie przepyszne. Nowy rekord prędkości na zjeżdżalni. Nasz rytm powrócił, koniki. A wiecie, co to znaczy? Dzień troskliwości uratowany! Włożyłaś naszyjnik ode mnie. Bardzo się cieszę, choć jest taki niewymyślny. Niewymyślny? To mój ulubiony. Wiąże się z nim tyle pięknych wspomnień i był zrobiony z czułością. Od dzisiaj, zamiast prezentów, podarujmy sobie nawzajem czas. Zgadzam się. Dlatego przedłużam swój pobyt w podwodnym królestwie o 2 dni. Po dniu troskliwości będzie czas dla sióstr. To mi się podoba. A więc nie będzie wymyślnych prezentów? Nie. To znaczy poza tym, nad którym pracowałam przez ostatnie kilka dni. Gotowa? No nie wiem. Zaczynajcie! Ha? Piosenka, do której ćwiczyły koniki! To przedstawienie dedykuję mojej siostrzyczce, Martinie! Wiecie, że robi najlepsze smoothie z wodorostów w całym oceanie? Ale czy wiecie, że ma głos jak syrena? Chodź na scenę, Martino! Dasz radę, Martino! Niech porwie cię muzyka! Jesteśmy gwiazdami! Zaproszenie nas na Dzień Troskliwości. Ach, było fantastycznie. Szkoda tylko, że nie było wszystkich przyjaciół. W przyszłym roku zapraszamy wszystkich. O, mówisz poważnie? Jasne. Troskliwością i miłością trzeba się dzielić. Po tych wszystkich pysznościach mamy mnóstwo energii, więc pomożemy Maurze posprzątać. Do zobaczenia w zaczarowanym lesie. Żeby w domu miały energię tak sprzątać. Dziękuję wam wszystkim, że byliście tacy mili dla mnie i dla Flik po tym, jak narozrabiałyśmy w podwodnym królestwie. Żartujesz? Przypomniałyście nam, czym naprawdę jest Dzień Troskliwości. Tak! Opowieści o waszych przygodach będą krążyły po wszystkich morzach. Niech sława nie uderzy ci do głowy. Pa, pa! Do widzenia! Uczucie mieć znów 2 nogi, prawda? Właśnie. Ale chyba miło jest wrócić do... domu? Czy to... zaczarowany